1 marca Pawłowa wywrotka. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Rzymian 3, rozdział 10-12. Paweł niczym z wywrotki zaczyna zasypywać Żydów słowami z ich pisma. Pyta ich, czy dlatego, że posiadają Stary Testament, są specjalnym ludem? A skoro tak, to dlaczego nie czytając go, aby dowiedzieć się Bogu, co Bóg mówi o swoich wybranych? Podaje wiele cytatów, głównie z Księgi Psalmów. Używa żydowskiej metody cytowania tekstów, jeden za drugim, co nazywano zawieszaniem pereł. Każdy z tych cytatów wskazywał Żydom, że nie byli tak dobrzy, za jakich się używali. Pierwszy cytat jest parafrazą Psalmu 14. Zawiera 6 zarzutów. Po pierwsze, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Sprawiedliwość jest kluczowym słowem w liście do Rzymian. Oznacza bycie sprawiedliwym przed Bogiem. Paweł wskazuje, że oprócz Jezusa nie ma żadnego człowieka sprawiedliwego, który prowadziłby bezgrzeszne życie. Po drugie, nie masz, kto by rozumiał. Oznacza to, że my ludzie nie tylko jesteśmy moralnie źli, ale jesteśmy również duchowymi ignorantami. Po trzecie, nie masz, kto by szukał Boga. Oprócz tego, że jesteśmy niemoralnymi ludźmi, duchowymi ignorantami, wszyscy jesteśmy rebeliantami. Uciekamy od Boga. Oczywiście nie oznacza to, że nie chcemy wykonywać pewnych religijnych obowiązków. Lubimy widowiska. Lubimy robić to, co w naszym mniemaniu czyni nas religijnymi ludźmi. Jednak szukanie Boga całym sercem jest czymś odmiennym od ludzkich rozwiązań. Po czwarte, ludzie nie tylko nie chcą szukać Boga, ale świadomie odwracają się od Niego. To tak, jakby żołnierz biegł w złym kierunku w czasie bitwy. Po piąte, Paweł uważa, że człowiek z natury jest nieużyteczny. Tego samego słowa używa się do opisania mleka niezdatnego do picia. Natura człowieka bez Boga staje się nieużyteczna. Po szóste, nie masz, kto by czynił dobrze. To oskarżenie jest powtórzeniem pierwszego i podsumowaniem wszystkich 5. Paweł pragnie, aby czytelnicy odczuli potrzebę Boga i ukorzyli się przed Nim w pokorze, padając przed krzyżem Chrystusowym.